Witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś 7 przepisów na potrawy z cukinii. Nim zaczniemy, kilka informacji o cukinii opowie nam ekspert. Cukinia, kabaczek i patison należą do rodziny dyniowatych, rodzaju dynia, gatunku dynia zwyczajna, pochodzącymi z Ameryki Środkowej. Najstarsze wykopaliska ze szczątkami dyni zwyczajnej, datowane na 7000 do 5500 lat przed naszą erą, pochodzą z Meksyku. Do Europy dynię sprowadzili w XVI wieku hiszpańscy żeglarze. Cukinia została wyhodowana we Włoszech pod koniec XIX wieku. W Polsce odmiana tej dyni uprawiana i znana jest pod dwiema nazwami: cukinia i kabaczek. Odmiany te mogą różnić się znacznie i dlatego traktowane są nawet jako odrębne gatunki. Cukinia spotykana jest w różnych wariantach kolorystycznych. Również poszczególne odmiany cukinii różnią się kształtem. Najbardziej znana i najczęściej występująca ma kolor zielony. Długość waha się od 20 do 50 cm. Oczywiście z racji bliskiego pokrewieństwa z dynią zwyczajną potrafi osiągnąć większe rozmiary. Czas na przepisy kulinarne. Jako pierwszy przepis na placki z cukinii. Składniki: 1 duża cukinia, 2 średnie jajka, 4 łyżki mąki pszennej, 1 łyżka kwaśnej śmietany, 1 średni ząbek czosnku, garść cienkiego szczypiorku, przyprawy, szczypta pieprzu i cukru oraz sól oraz olej roślinny. Przygotowanie. Zetrzyj cukinię, dodaj jajka, wyciśnięty czosnek oraz szczypiorek. Dodaj mąkę oraz śmietanę, dopraw przyprawami. Wymieszaj na jednolitą masę. Rozgrzej patelnię, wlej olej i kładź czubatą łyżkę na jeden placek. Smaż po 2-3 minuty z każdej strony. Życzę smacznego. Drugi przepis to klasyczne leczo z cukinii. Składniki: 1,5 kg cukinii, 0,5 kg kiełbasy myśliwskiej, 2 cebule, 4 ząbki czosnku, 1 papryka czerwona i żółta, 3 łyżki koncentratu pomidorowego, 400 g pomidorów z puszki, przyprawy: słodka papryka, majeranek, pieprz i sól. Przygotowanie. Paprykę, cebulę, czosnek oraz kiełbasę podsmaż na lekko brązowy kolor. Przełóż do garnka, dodaj pomidory. W tym czasie na patelni podsmaż cukinię. Przełóż cukinię do garnka, dodaj szklankę wody i przyprawy. Gotuj przez około 20 minut. Dodaj koncentrat oraz dopraw do smaku. Życzę smacznego! Teraz czas na cukinię faszerowaną. Pomysły na farsz. Farsz z mięsa mielonego, przysmażony z cebulą. Farsz do cukinii można przyrządzić także w wersji wegetariańskiej. Zamiast mięsa wystarczy wykorzystać kaszę jaglaną lub perłową, ugotowaną. Do kaszy dodać podsmażone warzywa, marchew, paprykę, cebulę i czosnek. Można także sporządzić farsz z samych warzyw. Przygotowanie. Cukinię należy przekroić wzdłuż na pół, wydrążyć środek, doprawić, a następnie wyłożyć przygotowanym farszem. Zapiekać w piekarniku 180 stopni około 30 minut. Wierzch posypać serem, tartą mozzarellą lub gołdą. Farsz do cukinii można przygotować również z ryżu z warzywami, soczewicy, ciecierzycy czy drobno pokrojonymi pieczarkami. Pod numerem 4 kryje się cukinia w słoikach. Składniki: 1,5 kg cukinii, 4 ząbki czosnku, koper, pietruszka, pół szklanki octu, pół szklanki oleju, 3 łyżki cukru, 1 łyżka soli, 1 łyżka pieprzu czarnego. Przygotowanie. Cukinię obrać, pokroić w kostkę. Czosnek wycisnąć na pokrojoną cukinię. Koper i pietruszkę drobno posiekać. Wszystko wymieszać, dodając olej, sól i cukier oraz pieprz. Na koniec zalać octem. Odstawić do lodówki na 2-3 godziny. Przełożyć do słoiku i pasteryzować przez 10 minut. Pod numerem 5 prawdziwy hit: cukinia po azjatycku. Składniki: 1 cukinia, marynowany lub świeży imbir, posiekany czosnek, kiełki fasoli, sos sojowy, olej sezamowy, kolendra, szczypiorek oraz prażony biały sezam. Przepis na cukinię po azjatycku możesz obejrzeć, klikając w prawym górnym rogu. Numer 6. Szaszłyki z cukinią. Cukinię można wykorzystać do różnego rodzaju szaszłyków. Tym razem podaję składniki na szaszłyki warzywne, wcześniej marynowane. 1 papryka czerwona, 1 papryka żółta, 1 cukinia, 1 cebula, 200 g małych pieczarek. Marynata: 100 ml oleju roślinnego, 3 ząbki czosnku, 1 łyżka miodu, 3 łyżki soku z cytryny,
jedna łyżeczka oregano, pół łyżeczki soli, jedna płaska łyżeczka słodkiej papryki, jedna trzecia łyżeczki pieprzu czarnego, jedna czwarta łyżeczki chili. Po szczypcie kuminu, rozmarynu i tymianku. Numer 7. Kolorowa zapiekanka. Składniki: 10 ziemniaków, 2 pomidory, 3 cukinie różnokolorowe, 3 czerwone cebule, 3 papryki różnokolorowe oraz pyszny sos. Składniki do sosu: 10 łyżeczek oliwy, 4 ząbki czosnku, 1 łyżeczka soli, przyprawy, słodka papryka, majeranek, pieprz, chili, świeża kolendra oraz tymianek. Przygotowanie: warzywa pokroić, cebulę w pióra, papryki w paski, wymieszać z połową sosu i włożyć na spód naczynia żaroodpornego. Cukinie, ziemniaki, pomidora pokroić w plastry, ułożyć w naczyniu na zasadzie przekładańca w rzędach, polać sosem. Przykryć folią i piec w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez 1,5 godziny. Pod koniec zdjąć folię. Życzę smacznego!